Hej wszystkim, z tej strony Prestig. Was bardzo serdecznie po raz kolejny w imperialnych podbojach jako Bengal, gdzie skończyłem niedawno achievement Bengal Tiger. Niestety kraj był na końcu w rozsypce, co było dość dużym problemem. Naszym celem jest zacząć jako Bengal i skończyć posiadając Gora w Samarklandzie, czyli w stolicy Transaksjonii. Achievement może wydawać się trudny, ale tak naprawdę można go bardzo łatwo zrobić, jakby nie patrzeć, ze względu na to, że mamy bardzo dużą szansę, że Transaksjonia się po prostu uwolni od Tymura. Co ułatwia nam bardzo zadanie. Pierwszym celem oczywiście co było, to było zawiązanie jakiejkolwiek sojusze, żeby mieć jakiekolwiek sojusze oraz zacznięcie klejmowania na Limbuwan, ponieważ postanowiłem po prostu pójść prostą drogą i przez Limbuwan, Gorkę, Gugę i Lagdach dotrzeć do Tymuryda. Oczywiście nie wiedziałem, jak do tego okresu będzie to wszystko wyglądać. Czy Tymuryd będzie po prostu słaby czy nie, ale się okazało, że zanim wypowiedziałem wojnę Lagdachowi, jak widzicie, Tymuryd się po prostu rozpadł. Co było niestety dość problematyczne dla mnie, ponieważ oprócz wojny z Tymurydem musiałem walczyć z Afganistanem. Co było dość problematyczne. Lepszą sytuacją jest, jakby na przykład te dwie prowincje tutaj przejmie Tymuryd, a czy twój zostaną albo u Timiego, albo u Transaksjonii, albo coś w tym rodzaju. Widzicie, zostawiłem sobie tylko dwie tutaj prowincje. Pozostałe tutaj prowincje przekazywałem wasalowi Gorce. Nie dlatego, że po prostu jakoś musiałem, czy coś w tym rodzaju, tylko po prostu stwierdziłem, że tak będzie najlepiej. No i przyszła wojna z Tymurydem, która była stosunkowo prosta, bo Tymuryd był bankrutem, był bardzo osłabiony, dzięki czemu miałem tutaj możliwość korowania. Ponieważ jeżeli graniczymy z ziemiami wasala, to możemy dalej korować. No i przyszedł ten moment, gdy musiałem wypowiedzieć wojnę Afganistanowi. Na szczęście lub nieszczęście Afganistan był sprzymierzony ze Sistanem, Transaksjonią oraz kimś jeszcze, bodajże Uzbekiem. I była to dość długa i mega wymagająca wojna, niestety. Doprowadziłem tym samym kraj po prostu do totalnego upadku. Oczywiście też czekałem, aby pozostałe ziemie mój wasal pokorował. Ja czekałem sobie na Samarklandzie, aż wskoczy mi po prostu kor i czym zakończę achievement. I to by było wszystko, tak naprawdę większego rozwoju nie było. I to by było na wszystko dzisiaj, taki krótki timelapsik. Ja znikam, hejka wam, cześć.